Wykład i promocja książki towarzyszyły otwarciu nowej biblioteki w Zespole Szkół nr 2. Wprawdzie biblioteka działa już od kilkunastu tygodni, ale jej oficjalną inaugurację zaplanowano w sposób szczególny. Biblioteka dla nas odgrywa szczególną rolę. Co prawda tak z pełną parą zaczęła działać w lutym, po feriach. Natomiast czekaliśmy z oficjalnym otwarciem do dzisiaj, żeby połączyć nasze wydarzenie z innymi ważnymi wydarzeniami w Lesznie. I dlatego właśnie mamy dzisiaj i wykład pana wiceprezydenta, pana doktora Piotra Jóźwiaka i mamy promocję książki, kolejnej naszej książki. Szkolna biblioteka nie jest zwyczajnym miejscem wypożyczania książek. Stworzono tu przytulny klimat do uczenia się i zgłębiania świata literatury. Uczniowie mają w czym wybierać. Nowości uzupełnia się w oparciu o ich sugestie. Księgozbiór rzeczywiście mamy bardzo bogaty, 12 tysięcy woluminów, w tym 5 tysięcy zbiorów obcojęzycznych, co jest bardzo naszą bardzo dużą radością i dumą, że mamy aż tak dużo książek, z których uczniowie, szczególnie z matury międzynarodowej, mogą korzystać. No i przede wszystkim nowości wydawnicze, które tutaj widzimy, tak liczne i piękne, trafiły do nas dzięki Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa. Dokupiliśmy dokładnie około 1600 sztuk w grudniu tego roku. Wszystkie już trafiły na nasze półki. No i są bardzo licznie wypożyczane przez naszych uczniów. Ponad 50% wzrost czytelnictwa. Oficjalna inauguracja biblioteki została uświetniona promocją książki Żołnierze Armii Krajowej Ziemi Leszczyńskiej. To pięknie wydana publikacja przez Leszczyński Oddział Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i II Liceum Ogólnokształcące w Lesznie. Na jej wstępie motto autorstwa Stefana Roweckiego-Grota. Wymierają coraz bardziej starsi, więc najwyższy czas trwalej niż w pamięci zapisać to, czego już nikt wkrótce opowiedzieć nie będzie w stanie. Czas biegnie nieubłaganie, a książka będąca słownikiem biograficznym zapisze losy żołnierzy AK, jak chciał jej dowódca, po wsze czasy i ocali je od zapomnienia. Książka ukazała się pod redakcją Krzysztofa Handke. Chcemy upamiętnić ich czyny, ich walkę, wydając kolejne tomy. W tym tomie zostało zawartych 76 biogramów żołnierzy Armii Krajowej, tutaj wywodzących się z ziemi leszczyńskiej lub tutaj zamieszkałych po wojnie lub tutaj tych, którzy spoczęli na leszczyńskich cmentarzach. Są różne postacie, od, można powiedzieć, niektórzy mówią wielkich, do szeregowych żołnierzy Armii Krajowej. Nieważne jaki stopień, nieważne jakie stanowisko zajmowali, oni walczyli o Polskę i chcemy upamiętnić ich czyn zbrojny. I tą książką zapoczątkowaliśmy działania w tym kierunku. Także do historii nawiązał wykład inauguracyjny wygłoszony przez wiceprezydenta Leszna Piotra Jóźwiaka. Dlaczego wykład inauguracyjny? Ktoś mnie dzisiaj spytał, czy może to nie jest przerost pewnej formy nad treścią, że ty tu jakiś wykład inauguracyjny wygłaszasz, otwarcie biblioteki, a gdzieś tam tutaj występujesz? Ja myślę, że nie, bo to tylko pokazuje to, co pani dyrektor mówiła. Że szkoła, z której naprawdę jesteśmy dumni w mieście Lesznie, z której wszyscy możemy być dumni, Zespół Szkół nr 2 przykłada wagę do wszystkich elementów, a myślę, że ważnym elementem w takiej tradycji, bym powiedział akademickiej, w takim etosie nauczania jest też wykład inauguracyjny. Piotr Jóźwiak, prawnik z wykształcenia, przedstawił sprawę potyczki na leszczyńskim dworcu w nocy z 27 na 28 maja 1947 roku i uznał ją za przykład zbrodni sądowej. Tej nocy żołnierze 86 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej starli się z żołnierzami Armii Radzieckiej na dworcu kolejowym w Lesznie, stając w obronie kobiety. Trzech czerwonoarmistów zginęło. W odwecie zapadły trzy wyroki skazujące dla Polaków oraz kilku skazano na wieloletnie więzienie. To przykład morderstwa na sali sądowej, tłumaczył wiceprezydent Leszna. O zdarzeniu na dworcu przypomina tablica na jego budynku, a ofiary czczone są wiązankami kwiatów oraz wydarzeniami kulturalnymi.